Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku mamy dwa różne nordyckie starter paki. Zrobimy sobie pojedynek i porównanie. Po lewej stronie ze Szwecji, po prawej z Finlandii. Pierwszą różnicą jest to, że mamy trzy malutkie limitki tutaj, natomiast z Finlandii starter pak ma pięć malutkich, więc już dwie więcej. XXL-ka jest tutaj jedna, tutaj również. Cena w Finlandii jest ciut tańszy aniżeli w Szwecji. W Szwecji chyba niecałe 15 euro, natomiast tutaj jak widzicie 13. Tak, starter pack mniej więcej podobny. Odcienie troszeczkę inne, ale Nordyk jest Nordyk. Tak więc otwieramy i sprawdzamy, co wpadło w jednym i drugim. Więc najpierw XXL-ki. Popatrzcie. Kolejna XXL-ka z Pukkim, a tutaj Ronaldo. Czyli w tych szwedzkich starter packach Ronaldo wpada, natomiast w tych z Finlandii Timu Pukki. Więc to jest na plus już z Finlandii starter pack, jeżeli chodzi o XXL-ki. Saszetki mamy trzy tutaj. I tutaj również. Co dalej? Ponownie wpada Poulsen, czyli to jest chyba limitka, która zawsze występuje w tym starter packu ze Szwecji. Tu mamy końsy i dwie kolejne. Znowu Ronaldo i znowu Lindelöf. Czyli to jest chyba raczej standard. Tak wyglądają starter packi ze Szwecji. Natomiast z Finlandii mamy Kante, Ekdal, czyli tutaj jest Szwed. Szwed wpada w starter paku z Finlandii. Do tego Kamara. Więc tutaj naprawdę fajne karteczki wpadają. I jeszcze dwie tutaj powinny być. Tak jest. Mamy Kaspera Dolberga i Antoana Griezmana. Więc naprawdę tutaj w tym starterze wpadły bardzo rzadkie karty. No i pozostały nam do otworzenia saszetki. Tutaj też sprawdzimy, co lepiej. Więc jeżeli chodzi o limitki, to na plus i to duży starter paki z Finlandii wypadają. No a teraz sprawdzimy sobie, jak to wygląda w saszetkach. Tutaj mamy trzy specjalne. Modric, kapitan Chorwatów, Ramsey na fansie i multiple z Włoch. Natomiast starter paku z Finlandii mamy znowu Dolberga, Wonderkid, Rumunia i Donnarumma. Malen, Tielemans, Dzikia i stadion w Dublinie. No coś mi ostatnio nie chcą wpadać nordyckie karty. Dużo tych produktów otwieram, a nie ma nic. Bonucci, Carvalho, Çalhanoğlu, multiple Belgia i stadion w Amsterdamie.
Czyli tylko trzy bazówki były, fajnie. No w końcu mamy nordycką kartę, a mianowicie Larsson, Sebastian Larsson ze Szwecji. Do tego Turcja line-up i Marco Reus fans favorite. Jankto, line-up Hiszpania i multiple z Włoch. Więc moi kochani, jeżeli chodzi o zawartość saszetek, no to tutaj na plus tym razem ze Szwecji saszetki ze starter packa, no bo wpadła nordycka karta, ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że nordyckie starter packi z Finlandii o wiele lepsze, więcej limitek, lepsza cena. No i rzadkie limitki wpadają właśnie w tym starter packu. Ale ocenę pozostawiam również Wam. Napiszcie w komentarzu, jak Wy myślicie. No i co, ja się z Wami żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!